Ale Kino Plus zaprasza na festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty. Nie może się festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty obejść bez kina francuskiego. Właściwie co roku kolejny temat, kolejny reżyser francuski staje się bohaterem jednej z naszych sekcji. Tak też jest w tym roku. Będziemy pokazywać naszym widzom, przybliżać naszym widzom kino Philippa Garrela. I właściwie mogłabym powiedzieć, będziemy odkrywać to kino, bo mam poczucie, że oczywiście wiele osób zna nazwisko Philippa Garrela, ale niewielu pewnie zna to wczesne kino, albo niewielu rzeczywiście potrafi rozłożyć kino Philippa Garrela na czynniki pierwsze. I dokładnie taki jest cel tej retrospektywy. Chcemy pokazać różne oblicza kina tego reżysera, który zaczynał pod koniec lat 60. Kino z jednej strony, powiedziałabym, eksperymentalne, z drugiej strony bardzo przesycone też rewolucją roku 68. To wszystko jest taką naprawdę niesamowitą mieszanką tych pierwszych filmów Philippa Garrela. Potem jest okres, kiedy związany był z Nico. To ona występowała w jego filmach, to jej muzyka inspirowała twórczość Philippa Garrela, bardzo to jest wyraźne. Mogłabym powiedzieć też oczywiście o ojcu Philippa Garrela. Maurice Garrel, znany bardzo aktor francuski, właściwie w filmach swojego syna pojawiał się bardzo często, ale też swoją relację z nim, mam takie poczucie, w swoim kinie Philip Garrel przepracowywał, czy przepracowuje wręcz przez całe życie. To będzie naprawdę bliskie spotkanie z tym reżyserem i mam nadzieję, że nasi widzowie zdecydują się razem z nami szukać tych tropów, które tak często powtarzają się w jego kolejnych filmach i na tej podstawie zbudują sobie obraz, bardzo różnorodny, bardzo bogaty portret tego reżysera. Zapraszam na 15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty w tym roku od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu.